witajcie detailingowy Dziadzia. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić, jak wygląda sprawa polerowania szyby maszyną orbitalną. Po necie krąży dużo historii, że nie ma sensu, że nie ma opcji w ogóle wypolerowania i że ogólnie, że się namęczysz, a efekty będą mizerne. Czy tak jest? Zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Thank you.
bałagan masakryczny, obłęd. I to jest właśnie największy minus polerki szyby maszyną orbitalną. Właśnie ten bałagan. Dlaczego? Z tego względu, że maszyna musi lecieć na maksymalnych obrotach. Tu była maszyna o skoku 15 mm z Julii i tak jak zauważyłeś, moim zdaniem twardy zawodnik. Z tego względu, że katowałem ją przez pół godziny non-stop. Cały czas. Dokładnie. Fakt, że miała odpowiednie chodzenie, bo ja filmik nagrywam 23 marca i na zewnątrz było maksymalnie 3 stopnie. Ja wiem, że słoneczko świeciło, ale uwierz mi, chłodny wiatr, paluchy. Ten malutki paluszek to był tak zimny, że ja go w ogóle nie czułem, trzymając maszynę, więc poświęcenie było na maksa. I też był kolejny minus, że szyba nie rozgrzewała się tak szybko, jak powinna. Dopiero w tym drugim filmie, gdzie polerowałem, w drugiej części, jak polerowałem, gdzie starałem się poprawić jeszcze po papierze P400, tam dopiero elegancko się nagrzała. No dobrze, co do samej polerki maszyną orbitalną. Słuchaj, wskoczył papier P400 celowo, pięścią robiłem rysy, ile miałem siły z wyczuciem, tyle cisnąłem. Później papier P800 i na końcu, tak jak widziałeś, garstka piachu z grubymi, drobnymi ziarenkami na ręczniczek i wcieranie w szybę po linii prostej. I tu jest ciekawostka właśnie, bo po linii prostej zdejmuje rysy idealnie. Także jeżeli w ogóle po internecie krążyły mity, że nie usuniesz rys, krążą tam gdzieś jakieś posty, historie, że orbitalną nie ma sensu brać się do szyby, bo nic nie zrobisz. A ja jestem innego zdania. Zrobisz. Może to nie jest ta robota, co przy rotacyjnej, ale to nie jest jakaś totalna przepaść. Jedyny właśnie minus to jest to, że maszyna musi pracować na maksymalnych obrotach i potrzebuje dużej ilości wody. Tak jak na rotacyjnej możesz sobie pozwolić, że jedziesz gęstym tlenkiem ceru i regulujesz sobie obrotami, kontrolując tę temperaturę i wysychanie tlenku, tak tutaj musi lecieć na maksa. Żeby ci nie telepało, żeby ten ruch orbitalny był poprawny, musi być maksymalne obroty i dużo wody. Stąd ten masakryczny bałagan. I jak dla mnie, to jest jedyny minus polerki maszyną Dual Action. Kolejna rzecz. Polerowałem przez 30 minut. 30 minut katowałem tę maszynę. Dokładnie, twardy zawodnik z odpowiednim dociskiem i powiem ci szczerze, że jestem miło zaskoczony jakością zdjęcia tych rys, które zrobiłem. Naprawdę. Jedyne co zostało, to już takie mega głębokie rysy po P400, ale nikt przecież takich rys nie robi. Z reguły na szybie mamy półkuliste, raczej no takie w miarę proste, po wycieraczkach. I te proste rysy maszyna orbitalna zbiera idealnie. Tak jak widziałeś po tym piasku, perfekcyjnie, tam się nie było do czego doczepić. P800 to zebrało malinowo. Jedyne co zostało to P400, tam gdzie naprawdę kciukiem wbijałem tak ostro ten papier ścierny w szybę i musiałem poprawić. I jeszcze raz, jakbym przeleciał te 10 minut powiedzmy, ponownie, trzeci raz, zdjęłoby wszystko. Więc moim zdaniem, jak najbardziej możesz wypolerować szybę maszyną Dual Action. Jedyny minus to jest to, że będziesz miał masakryczny bałagan. Potężny bałagan. No i jakość polerowania też jest troszeczkę inna, bo tutaj maszyna rotacyjna to czujesz, jak ci ciągnie, jak się odpowiednio ustawisz, tak jak zresztą przy polerce lakieru. Czujesz, jak ona sama ci ciągnie. Tutaj przy orbitalnej niestety ona na szybie skacze. Mega skacze. Tam masz twarde podłoże. Pad jest cieniutki, więc tutaj no niestety nie ma mowy o jakimkolwiek amortyzacji, więc tutaj są tego minusy, ale chciałem też właśnie pokazać to, że jak na necie krążą informacje, posty gdzieniegdzie, że nie ma szans, żeby w ogóle cokolwiek zrobić maszyną Dual Action, że ogólnie to jest robota głupiego i namęczy się tylko, nic nie zrobisz. Proszę bardzo, można zrobić, naprawdę można zrobić. I powiem ci szczerze, to nie będzie tak, że orbitalną zrobisz powiedzmy daną szybę w 3 godziny, a Dual Action będziesz robił 8. Nie. To nie jest aż taka przepaść. Tylko kwestia właśnie techniki, czyli duża ilość wody, maksymalne obroty i maksymalny bałagan. I naprawdę, jeżeli nie chcesz się pchać w koszta, a chcesz szybę sobie świeżyć, powiedzmy masz
Hirle, nieduże rysy. Jak najbardziej może wskoczyć tą maszyną na szybę. Z tym, że no niestety, no jakość polerki no nie będzie taka przyjemna jak przy rotacji. Chociaż ja nienawidzę robić polerki szyby. To jest zaraz moja kolejna rzecz, której nie lubię po czyszczeniu wnętrza. No tak, ale detailing nie polega tylko na myciu auta, polerowaniu lakieru. Niestety, trzeba też nieraz skoczyć do wnętrza, trzeba wypolerować szybę. Kolejna rzecz, co chciałem powiedzieć. Że nie bójmy się polerki szyby. Właśnie, nie bójmy się polerki szyby. Już pokazałem filmem, bo każdy król mówi o tym micie soczewki. To jest bzdura totalna. Żeby zrobić soczewę, to naprawdę musiałbyś się mnóstwo czasu namęczyć, żeby ją zrobić. W jednym miejscu pół godziny co najmniej musiałbyś targać i to nie wiem, czy by ci się udało. Szyba jest mega twarda, więc jeżeli chodzi o ten mit soczewki, to już jest w ogóle bzdura. To napędzają firmy, które żyją z tego. Żebyś wiadomo co. Nie brał się sam, tylko pojechał do nich i oni ci zrobią bez soczewki. Mam nadzieję, że pokazałem ci, że maszyną orbitalną też można naprawdę popracować na szybie i można doprowadzić szybę tą maszyną do porządku i ładu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!